Dzień dobry, witam z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj kolejne studium Biblii pod tytułem Opowiadanie historii Jezusa. Zapraszam. Mam na imię Konrad, a dzisiaj w studiu ze mną są przedstawiciele Związku Harcerstwa Adwentystycznego, Karolina i Adam. Czuwaj Maranata. Czuwaj Maranata. Nasze rozmowy przy Biblii rozpoczniemy wspólną modlitwą razem z Adamem. Panie Boże, pragniemy Ci z całego serca podziękować, że będziemy mogli w tym momencie otwierać Twoje słowo, wspólnie je rozważać. Prosimy Cię, aby to studium było pożyteczne, było produktywne i żebyśmy mogli również w ten sposób Ciebie uwielbić, Panie Boże. Amen. Amen. Dawno, dawno temu, w odległej galaktyce, a może nie tak dawno, nie aż tak odlegle, bo jeszcze w XX wieku w naszej części Europy, ludzie poszukiwali prawdy na temat świata. Czym jest życie? Jaki ma sens? Czy są obiektywne wartości moralne, czy istnieje Bóg. Dzisiaj natomiast każdy wydaje się mieć swoją własną prawdę, tą najprawdziwszą, za którą gotowy się jest bić, a czasami nawet o niej myśleć. Jak dotrzeć do takiego człowieka z chrześcijaństwem, z przesłaniem historii o Jezusie, która to historia rości sobie prawo do bycia prawdą obiektywną i uniwersalną. Dla każdego człowieka, w każdym wieku jest to prawda, tak przynajmniej chrześcijaństwo głosi samo o sobie. Jak dotrzeć z chrześcijaństwem dzisiaj do człowieka XXI wieku? Ciekawy jestem Waszych odpowiedzi. Generalnie jeśli chodzi o docieranie do kogoś z czymś, to myślę, że to jest proces, w którym są zaangażowane dwie osoby. Osoba, która mówi i osoba, która słucha. Generalnie my mamy wpływ tylko na to, co my powiemy, tak naprawdę. Czyli tylko na to, czyli mały wpływ mamy? To jest tylko tyle i aż tyle. I teraz pytanie, co my powiemy, w jaki sposób my to powiemy. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o każdą dziedzinę życia, dobrym przykładem jest Jezus Chrystus. No i w tym zakresie, jeśli chodzi o to, jak On przedstawiał ludziom Ewangelię, On często mówił rzeczy, które były popierane przez jego przykład, okay. za którymi stał jego przykład, jego życie i myślę, że ludzie dużo lepiej coś takiego przyjmowali, było im dużo łatwiej. Wiadomo, że w procesie docierania liczy się to, co powiemy, to czy ta osoba to usłyszy w ogóle, ale też ważna jest rola też Ducha Świętego. Okej. W tym procesie. Myślę, że warto opowiadać nie o samej teorii i o doktrynach, co o własnych doświadczeniach z Jezusem, o tym, czego my doświadczyliśmy z Nim. Zawsze jakieś takie doświadczenia są budujące i ciekawie się ich słucha. I mam wrażenie, że takie osoby, które doświadczyły wielu rzeczy w życiu, łatwiej im jest ewangelizować, ponieważ one jakby mają swoje przeżycia z Chrystusem, o którymi chcą się dzielić, ponieważ Chrystus bardzo aktywnie działał w ich życiu i bardzo im pomagał. I myślę, że właśnie takie opowiadanie o sobie i o tym, co my przeżyliśmy, jest bardzo też ciekawe dla słuchacza i też buduje taką pewną więź emocjonalną i myślę, że tak łatwiej jest trafić do kogoś. Okej, czyli opowiadanie historii Jezusa poprzez opowiadanie własnej historii, tak to ja zrozumiałem, ale co jeśli ktoś nie ma takich historii? Czy on też powinien opowiadać o Jezusie, skoro nie umie przytoczyć żadnej takiej historii ze swojego życia, nie umie powiedzieć jakiegoś właśnie takiego przeżycia, dać świadectwo swoich przeżyć autentycznych? Czy on powinien zajmować się mówieniem teorii i czekać na takie doświadczenia, czy no właśnie, czy czekać, czy opowiadać? Myślę, że zdecydowanie opowiadać, jeśli faktycznie przekonał nas ktoś wcześniej inny. Ta informacja o Ewangelii doszła do nas wcześniej, my ją przyjęliśmy. No to skoro ją przyjęliśmy, to przyjęliśmy na podstawie jakiegoś naszego rozumowania. albo coś nas przekonało po prostu. Tak, to jest optymistyczna wersja, ale czasami ktoś się urodził w domu wieżącym, rodzinie wieżącej. Pytanie wtedy, czy on przyjął. My rozmawiamy o takiej sytuacji, że ktoś przyjął i teraz chce się dzielić. No i teraz rodzi się pytanie, jak on dalej może się dzielić. Myślę, że warto po prostu opowiedzieć, co mnie osobiście przekonało po prostu. Mhm. Myślę, że każdy z nas ma taką historię. Może to nie każda historia jest taka bardzo wow i taka bardzo jakaś szalona. Temat na książkę na przykład. Tak, temat na książkę, ale jeżeli opowiadamy o tym, co płynie z naszego serca, to myślę, że zawsze opowiadamy to autentycznie i że zawsze to dla słuchacza jest też wartościowe. Okej. A czy warto poruszać kwestie trudne na przykład, czy lepiej mówić tylko o tym, co jest no takie dobre w chrześcijaństwie, czy łatwe, czy przyjemne, bo to jest, w końcu stajemy przed wyborem jednak z jednej strony być autentycznym, ale z tym się też wiąże takie ryzyko, że trzeba będzie poruszyć tematy czasami trudne. Na przykład no, z chrześcijaństwem wiąże się bycie w kościele, w społeczności. Są różne problemy, prawda? Czasami mniejsze, czasami większe, ale no, czy mówić o tym, czy zostawić to już na później? Jak do tego podchodzicie? Wydaje mi się, że warto budować taką autentyczność od początku i żeby nie owijać w bawełnę, że wszystko jest idealne i kolorowe. Myślę, że warto się skupić na przesłaniu Jezusa i na tym, że jakby mamy zbawienie przez Niego. Mhm. Może nie zwracać specjalnej uwagi na Kościół i na ludzi w nim będących, ale też nie ukrywać, że jakby jest to idealna społeczność i że nie ma żadnych problemów. Okej, ale czy to nie dowodzi tego, że jednak ta nauka Jezusa nie działa dobrze, skoro są problemy? Wszyscy mamy grzeszną naturę i szatan działa i bardzo też chce działać w Kościele i często mu się to udaje. Nikt nie jest idealny. Uważam, że to, co powiedziała Karolina w tym momencie jest jak najbardziej słuszne, tylko że możemy wpaść w taką skrajność i tak uważać, że jako Kościół nie stoi przed nami żadna odpowiedzialność, bo mamy grzeszną naturę i popełniamy błędy. Wiadomo, że Jezus Chrystus nas powołuje do życia takiego, jakie On wiódł. Więc tak naprawdę my, będąc w Kościele w tym momencie, mamy ten przywilej, taki też obowiązek, żeby starać się reprezentować to, co Jezus Chrystus. I wydaje mi się, że przy takim nastawieniu nasze zbory będą funkcjonować, będą takim miejscem, do którego będą ludzie chcieli przychodzić. Okej. Czyli z jednej strony autentyczność, a z drugiej strony to nie może być taką wymówką, tak? Jeśli dobrze zrozumiałem. Ale nie ominiemy jednak tej teorii. Chrześcijaństwo mówi coś, jest przesłaniem pewnej nauki, czy my to nazywamy dzisiaj czasami doktryny. Coś jednak mówimy, prawda? I co jest takim według was sednem chrześcijaństwa? Takim ponadczasowym, co dotrze i do człowieka w pierwszym wieku naszej ery i w czasach średniowiecznych docierało i dociera, no przynajmniej do niektórych dzisiaj. Co jest takim sednem przesłania chrześcijaństwa? Wydaje mi się, że sednem przesłania chrześcijańskiego jest zbawienie, które mamy w Jezusie, które dostaliśmy dzięki temu, że Jezus przyszedł na świat i za nas zmarł. Uważam, że jest to takie ponadczasowe przesłanie, ponieważ ludzie często myślą, co się z nimi dzieje po śmierci, jakie to życie ma sens i w ogóle. No i właśnie jakby ta śmierć Jezusa, którą za nas poniósł, dowodzi tego, że jednak jest coś więcej poza tym życiem, że możemy dążyć do czegoś lepszego i czegoś wyższego i osiągnąć taką wspaniałą społeczność z Bogiem. Adam, zgodziłbyś się z tym, czy coś byś dodał? No ja może trochę jeszcze uzupełnię ze swojej strony. Generalnie jeśli chodzi o samo słowo sedno, moim zdaniem sednem, czyli elementem, bez którego tak naprawdę nie możemy mówić o chrześcijaństwie, jest zmartwychwstanie Jezusa. To cała historia Jezusa, wszystko, co było o nim mówione tak naprawdę w Starym Testamencie, od początku istnienia świata, wszystko to sprowadza się do tego momentu. Myślę, że to jest takim sednem. Aczkolwiek ty tam jeszcze dodałeś, pytałeś się o jeszcze jedną rzecz poza sednem. Ja teraz już nie pamiętam, ale to było sedno mojego pytania, pytanie o sedno. Dobra. Natomiast, ale zgodzę się, że i nauka o zbawieniu jako ponadczasowa, mi się wydaje, póki żyjemy na tym grzesznym świecie i umieramy, jednak jest to pytanie o lęk, o rozpacz ludzką, a z drugiej strony faktycznie zmartwychwstanie, które jest no jakby takim punktem zwrotnym całej Ewangelii, No a na przykład co powiemy, dlaczego ofiara Chrystusa nie jest sednem chrześcijaństwa? Ktoś mógłby zadać takie pytanie, dlaczego powiedział się akurat zmartwychwstanie? Albo może Karolina się wstawi za tobą, albo ty się sam wybronisz. No, zapytałeś mnie o sedno, powiedziałem, że zmartwychwstanie. Ty powiedziałeś, że dlaczego nie ofiara? Oczywiście ofiara też jest bardzo ważna, ofiara Jezusa jest bardzo ważna, ale myślę, że sam fakt zmartwychwstania jest taką pieczęcią, która zaświadcza o tym wszystkim, co się wiąże z chrześcijaństwem. Mhm. Również o tych kluczowych elementach, czyli o ofierze. Okej. O tym, że otrzymamy drugie życie tak naprawdę, że nawet jeżeli umrzemy, to że możemy powstać z martwych. Mhm. Okej. Zobaczmy na taki tekst apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział. Jest to no, uważany za najstarszy tekst, najstarszą katechezę i takie przesłanie chrześcijaństwa, które stosuje Paweł. Jest to też najprawdopodobniej najstarsza tekstowa wzmianka na temat zmartwychwstania Chrystusa, ponieważ listy powstały wcześniej niż Ewangelie, chociaż w Nowym Testamencie są po Ewangeliach. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział i wersety od 1 do 11. Bardzo proszę chętną osobę o przeczytanie. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism, i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych zbudzony według Pism, i że ukazał się Kefasowi, potem 12. Potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje. Niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkim ukazał się i mnie, jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była nadaremna, lecz jako daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni to samo opowiadamy i tak uwierzyliście. Okej. Czyli inaczej mówiąc, apostoł Paweł przedstawia Ewangelię. No i o czym on tutaj opowiada? Dziękuję, że przeczytałaś, a teraz spróbujmy własnymi słowami jakoś to odnieść. Jak on przedstawia tę Ewangelię o Jezusie Chrystusie? W tym fragmencie, który przeczytaliśmy, bardzo ciekawy jest pierwszy tekst. On tutaj mówi, że to jest przypomina Ewangelię, którą już zwiastował, czyli apostoł Paweł w tym momencie tak naprawdę przypomina... Jakich użył argumentów, po prostu w jaki sposób przekazał im Ewangelię. I mamy tutaj ten, od początku tak naprawdę mamy powiedziane, że Jezus umarł za grzechy i to, że to było zapowiedziane, czyli mamy ten kontekst całego Starego Testamentu, potem mamy świadectwa apostołów, którym się ukazał, tak? Po zmartwychwstaniu, więc oni też zaświadczają, ci ludzie żyli w tym momencie, więc też Koryntianie mieli świadomość, że po prostu to są żywi ludzie. I on się nie odnosi do nich jako do jakichś ludzi z przeszłości, tylko do współczesnych im czasów tak naprawdę. No i potem opowiada swoją historię. Czyli przeszedł przez ten cały kontekst Starego Testamentu, potem opowiedział o tym, o uczniach Jezusa, a potem zaczął opowiadać swoją historię, czyli o tym, jak to się stało, że on uwierzył. Czyli, że spotkał Jezusa w momencie, kiedy prześladował Kościół Boży, ukazał mu się, wiemy, w drodze do Damaszku. Tak. Wydaje mi się, że to jest... Bardzo mi się podoba to, co mówi tutaj apostoł Paweł, czyli przechodzi od takiego ogółu do szczegółu, do swojego... Czyli jakby z perspektywy historycznej do takiej egzystencjalnej, własnej swojej przeżycia, swojego spotkania z Jezusem. Okej, czyli no faktycznie jest i śmierć Chrystusa, i zmartwychwstanie, i świadectwo pierwszych uczniów, i świadectwo jego osobiste. Ale jak można z tego wynieść coś dla praktyki opowiadania o Chrystusie dzisiaj? No bo myśmy nie spotkali Jezusa w taki sposób, jaki spotkał Piotr apostoł, czy 12 apostołów, tak zwanych 12, no bo tam Judasza może nie liczmy już, ale nawet nie spotkaliśmy Jezusa tak, jak spotkał go Paweł. Co to znaczy spotkać Jezusa według was, w waszym życiu? Czy wy spotkaliście Jezusa? I co to może oznaczyć? Bo to nie znaczy to samo. To słowo jest troszkę inne, prawda? Trochę coś innego chyba znaczy dzisiaj. Myślę, że możemy spotkać Jezusa. Okej, dobra. Myślę, że nie spotkamy go osobiście, materialnie, natomiast w modlitwie możemy z nim rozmawiać i on nie będzie nam odpowiadał słownie, natomiast będzie nam często odpowiadał przez jakieś różne doświadczenia nasze życiowe, przez jakieś różne czynności, też często przez inne osoby. I ja osobiście często doświadczam takiego spotkania z Jezusem, nawet w bardzo prymitywnych i prostych sprawach, gdzie nie spodziewałabym się, że on by się w ogóle zainteresował czymś takim. A jednak, co? A jednak pomaga. Okej. No ja się z tobą w 100% zgadzam. Ten początek wypowiedzi, który powiedziałaś, że nie możemy spotkać Jezusa osobiście, tutaj mam trochę inne zdanie, dlatego że mamy przykład, który przed chwilą przeczytaliśmy, że apostoł Paweł tak naprawdę już Jezusa nie było na tej ziemi, a go spotkał mimo wszystko. To też jest ciekawy przykład. Jezus mu się objawił, tak? Tak. Okay, są różne formy. Może tak być, prawda? Tak, są też tak być. Nie wykluczając historie na przykład z krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu, objawień Jezusa w snach na przykład. Ludzie mówią, że objawił im się Jezus i zaczynają interesować się chrześcijaństwem, gdzie nigdy by pewnie jakiś misjonarz nie dotarł. Okej, czyli no nie wykluczajmy tych, nazwijmy to, nadprzyrodzonych objawień, ale faktycznie mówisz, Karolina, że w takim codziennym życiu, w prozaicznych sytuacjach nawet wtedy można spotkać tego Jezusa. Ja na przykład, jeśli mógłbym odpowiedzieć na swoje pytanie, chociaż może wasza odpowiedź była dla mnie bardziej interesująca, ale jeśli chcecie usłyszeć już i pytacie, to odpowiem, że wydaje mi się, że można też Jezusa spotkać w drugim człowieku. Jezus podaje taką, nawet nie przypowieść, ale tekst Sądu Ostatecznego, gdzie po prostu utożsamia się z każdym, komu pomogliśmy, z każdym, komu nie pomogliśmy, prawda? I mówi, że to tak jakbyśmy jemu pomogli. To tak bym chciał tylko dodać do tych waszych ciekawych wypowiedzi, że również i tam można spotkać Jezusa w taki sposób bardzo materialny, chociaż zakamuflowany. Okej, możemy spotkać tego Jezusa na różne sposoby. Opowiadanie o tym Jezusie jest opowiadaniem Ewangelii. Wiemy już, co jest tym sednem Ewangelii, że jest to zbawienie w Jezusie Chrystusie, że jest to zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Zobaczmy jeszcze, pociągnijmy ten temat zmartwychwstania na chwilę. Zgodnie z myślą apostoła Pawła, ten sam list, pierwszy do Koryntian 15, od 12 do 19 wersetu. Zobaczmy, że on tam naprawdę kładzie duży nacisk na zmartwychwstanie. Ciekawy jestem, co on tam napisał. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Dziękuję bardzo. No właśnie, widzimy, że tutaj apostoł Paweł kładzie bardzo duży nacisk na zmartwychwstanie. Owszem, możemy się domyślać, jak w większości przypadków listów, że gdy pisze o czymś i zajmuje mu to więcej niż 2 zdania, albo czasami to są właśnie te 2 zdania, które zajmują mu więcej niż połowę strony, to był jakiś problem. Możemy wnioskować, że nie pisze tego bez powodu i faktycznie można się domyślać, że w Koryncie niektórzy sądzili, że nie będzie zmartwychwstania, że ludzie umrą i tyle. I on mówi właśnie, no słuchajcie, jeżeli wierzycie w Chrystusa, że zmartwychwstał, to dlaczego nie wierzycie, że i wy zmartwychwstaniecie? Więc podaje tutaj taki tok rozumowania. Ale dzisiaj, w XXI wieku, w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, w którym jesteśmy, no my nawet w nazwie podkreślamy drugie przyjście Chrystusa, tak zwaną paruzję, w chwale, na sąd ostateczny. Czy to przesłanie zdezaktualizowało się? My już powinniśmy skupić się tylko na przyjściu Chrystusa? Czy również to zmartwychwstanie jest istotne, skoro mówiliśmy, że ono jest sednem? I to jest pytanie, nad którym warto się zastanowić, bo czasami słyszę właśnie takie głosy, że to już jest nie do końca na nasz czas, że o tym trzeba mówić, ale skupić się na czymś innym, czyli nie na sednie. Wydaje mi się, że należy się też na tym skupić, żeby gdzieś nie zatracić tego właśnie sedna chrześcijaństwa, że musimy jednak pamiętać o tym, że Jezus zmartwychwstał i że my też de facto zmartwychwstaniemy przy Jego powtórnym przyjściu. Mhm, okej. No ja tutaj bardzo doceniam ten ciąg implikacji, które apostoł Paweł stosuje. Tak naprawdę wychodząc od zmartwychwstania, wykazuje, że kolejne elementy chrześcijaństwa stają się nieprawdziwe po prostu, stają się fałszywe. I myślę, że zmartwychwstanie jest takim punktem, od którego można wyprowadzić prawdziwość wszystkich tez chrześcijaństwa. Jednocześnie można wyprowadzić, że wszystkie te tezy są nieprawdziwe, jeśli to założenie jest fałszywe. Okay. Dlatego myślę, że jest to bardzo istotne. Istotne, ale czy aktualne, skoro czekamy na przyjście Jezusa i na tym powinniśmy się skupić? No to w ogóle po co czytamy Biblię, no oprócz Apokalipsy? No właśnie, to jest bardzo dobra odpowiedź. Ale czy nie powinniśmy się skupić na tym właśnie, co zapowiada przyjście Jezusa? Myślę, że na tym też należy się skupić, aczkolwiek warto docenić cały bagaż, jaki niesie ze sobą Biblia, bo trzeba pamiętać również o tym, że jesteśmy w tym momencie na tej ziemi tutaj i Biblia to jest taki podręcznik. Okej, okay. Do jakiego przedmiotu? Podręcznik życia. Podręcznik życia. Myślę, że jest to szalenie ważne, żeby to podkreślić, że my jako chrześcijanie w tym momencie w XX wieku mamy ogromny przywilej uczyć się na błędach innych ludzi z przeszłości i poznać w ten sposób lepiej Boga. Okej, czyli inaczej, w dwóch słowach, nauka o zmartwychwstaniu jest aktualna, czy nie jest aktualna? Bo skoro powiedzieliśmy, że jest sednem chrześcijaństwa, to może się zaraz okazać, że to sedno jest nieaktualne. W dwóch słowach to tylko można powiedzieć, że nieaktualna, więc ja odpowiem jednym. Albo, że jest aktualna. Albo tak. Według mnie jest aktualna. Ale dlaczego? Na przykład, gdy ja czytam o ofierze Jezusa i o Jego zmartwychwstaniu, zawsze wprowadza to we mnie taki inny nastrój, pojawiają się jakieś takie emocje i taka wdzięczność do Boga. I myślę, że warto studiować takie fragmenty, bo musimy o tym pamiętać i jakby chwalić Jezusa za to, że za nas się poświęcił. Nie wiem, mi zawsze towarzyszą przy czytaniu fragmentów tych ostatnich z Ewangelii takie podniosłe emocje dosyć. Okej, czyli przeżywasz te historie tak jakby były twoje prywatne, osobiste, jak ty byś tam trochę była, jeśli dobrze zrozumiałem? Bardziej przeżywam taką wdzięczność dla Boga za to, że się poświęcił. Bo te opisy są dla mnie bardzo takie smutne i bardzo, nie wiem, takie przykre, ale jednocześnie takie wspaniałe, że ktoś się tak chciał poświęcić dla nas. Okej, może wróćmy do tego aspektu bardziej skupienia się na powtórnym przyjściu Jezusa i pominięciu takim akcentu tego zmartwychwstania. Ktoś może uznać to za dobre. Ja osobiście nie uważam. Uważam, że mówiąc o powtórnym przyjściu Chrystusa warto podkreślić ten aspekt zmartwychwstania w takich wypowiedziach. Niekoniecznie zawsze, to zależy od kontekstu, do kogo mówimy. Aczkolwiek jeśli mamy jakąś literaturę na ten temat, wiadomo, że to się pojawi po prostu, bo jeśli mówimy o Ewangelii, to ja bym Ewangelię przyrównał do takiego worka, który na początku otworzył Ewangelię, tą, którą znamy z Nowego Testamentu, do takiego worka, który na początku otwiera Jezus, jak przychodzi, on zaczyna głosić Ewangelię i ona jest ciągle aktualizowana, aktualizowana o Jego śmierć, potem o Jego zmartwychwstanie, tak? a w międzyczasie ludziom jest głoszona Ewangelia przez apostołów tak naprawdę. Więc w tym momencie ten aspekt powtórnego przyjścia Chrystusa, myślę, że jest takim kolejnym elementem, który się dorzuca do tego worka. Nie ujmując tak poprzednim. Nie ujmując poprzednim, mhm. Tak. Okej. No faktycznie niektórzy mówią, że sami chrześcijanie nas otaczają, ale na przykład badania pokazują takie, gdzie prowadzono na próbie 108 krajów, że jesteśmy na pierwszym miejscu w zjawisku sekularyzacji młodego pokolenia, czyli poniżej 40 roku życia mamy aż chyba 28-punktową, punktowo-procentową różnicę zaangażowania religijnego między osobami poniżej 40 roku życia i powyżej, na przykład, tak? Albo różne badania, nawet ludzi, którzy określają się jako chrześcijanie, często w takich szczegółowych pytaniach okazuje się, że oni nie wierzą w zmartwychwstanie, albo nie wierzą w zmartwychwstanie Jezusa, czy to, że był w ogóle Synem Bożym, a mówią o sobie, że są chrześcijanami. Tak więc no, sama etykietka mi się wydaje, że to jeszcze jest za mało i zgodzę się z wami, że tutaj starałem się was tak podpuścić, ale obroniliście to sedno chrześcijaństwa. Podoba mi się to. Okej, to może takie pytanie... Pytanie niespodzianka, o którym już mówiłem przed naszym nagraniem, że ono się pojawi, czyli Adam i Karolina nie wiedzieli, że to pytanie się pojawi. Opowiadanie historii Jezusa, to jest nasz temat dzisiejszy, chcemy opowiadać ludziom historię Jezusa. A co z Bogiem Starego Testamentu? Mhm. No, ludzie często pytają, zresztą ludzie, no w sensie ludzie wokół mnie, ale ja też czasami się zastanawiam, jak łączyć te historie, gdzie Bóg nakazuje robić takie rzeczy, których Jezus nigdy nie nakazywał w Ewangelii. Mhm. Czy mamy to skrzętnie pomijać i skupić się tylko na Nowym Testamencie? Jaką rolę pełni Stary Testament i Nowy Testament? Jak to współgrać? Bo przecież nie możemy się skupić tylko i wyłącznie na Jezusie, bo byśmy musieli odrzucić Stary Testament. A jednak on jest. Tak. Więc mówiąc o Jezusie, musimy jakoś się odnieść do Starego Testamentu. Jak wy to robicie, jeżeli macie takie rozmowy i ktoś zadaje pytanie? Jak sobie radzicie? No, Stary Testament jest bardzo ważny. Mamy w nim przedstawioną genezę grzechu, grzech pierwszych ludzi. Mamy w nim przedstawione różne proroctwa, których wypełnienie później obserwujemy w Nowym Testamencie, na przykład przyjście Jezusa. Mamy w nim wiele zasad, które też nadal stosujemy i którymi się inspirujemy przy układaniu naszych zasad kościelnych. Także myślę, że jest bardzo ważne, szczególnie, że sam Jezus odwoływał się do Starego Testamentu, no tak, non-stop. Tym bardziej, że nie było nowego, prawda? Wtedy jeszcze. Okej, czyli jest ważny. To jak to robić umiejętnie, żeby opowiadać historię Jezusa i wybrnąć z tych trudnych pytań dotyczących masakry narodów pogańskich, w tym dzieci, kobiet i zwierząt? Ja uważam, że nie musimy z niczego wybrnywać, że tak powiem. Okay. Jeśli chodzi o życie Jezusa, to Jezus właśnie odwoływał się do tego Starego Testamentu. Musimy pamiętać, że Stary Testament jest tak naprawdę też po części księgą historyczną, która opowiada po prostu o dziejach narodu izraelskiego i o tym, jak interweniował Bóg w tamtych czasach. Tak. Jest też jeden wątek Starego Testamentu, który się przewija przez cały czas, czyli przyjście Mesjasza. Mhm. I od tego się zaczyna Nowy Testament, tak naprawdę. Poza tym wszystkim mamy w Starym Testamencie właśnie te masakry, o których wspominałeś, działania narodu izraelskiego, niewola babilońska, proroctwa, które wspominała Karolina. Mamy te wszystkie inne rzeczy. Jezus, kiedy był tu na ziemi, on odwoływał się do tej kultury, historii Starego Testamentu przy tym pierwszym kontakcie z tymi ludźmi, którym opowiadał Ewangelię, więc można logicznym ująć, że uznał te aspekty, o których mówił, za takie priorytetowe, które warto, żeby na początku wybrzmiały. Jeśli chodzi o pozostałe aspekty Starego Testamentu, czyli historia i tak dalej, to wszystko jest bardzo ważne, z tego możemy wyciągnąć lekcje. Lepiej poznać Boga przede wszystkim Starego Testamentu. To też się w pewien sposób wiąże z Ewangelią, ale nie zawsze. Są historie w Starym Testamencie, które na przykład w jakiś bezpośredni sposób nie łączą się z postacią Jezusa. Okay. Tak? Ale są po prostu tam zawarte, bo to jest historia narodu izraelskiego i tego, jak Bóg działał w tamtych czasach. Zobaczmy taki tekst z Ewangelii Jana 5:39. Jezus sam komentuje Stary Testament, czyli tak zwane Pisma Święte. Zobaczmy, co on tam powiedział, a sądzę, że pewnie wszyscy to przyjmiemy. Ja może przeczytam z Biblii Ekumenicznej. badacie Pisma, bo wam się wydaje, że w nich macie życie wieczne, również one świadczą o mnie. Okay? Jasne, może troszkę wyrwane z kontekstu, może warto przeczytać wcześniej i dalej, ale generalnie tekst ten właśnie pozycjonuje Jezusa względem Starego Testamentu. Co z tego wyciągamy dla siebie samych? Dla nas samych, dla innych ludzi, którym opowiadamy o Chrystusie. Jak to robić umiejętnie? O, może już odpowiedź była w zasadzie, a teraz ja zadaję pytanie, ale powtórzmy jednym zdaniem, esencjonalnie. Stary Testament i Jezus, jak to się ma do siebie? W Starym Testamencie jest ukazany charakter Boga, Jego miłość do nas, Jego plan zbawienia, który przygotował. Jest ukazana wizja prorocza, tego, że Jezus przyjdzie. Tak. Okej. Okay. Tak. I też nie lekceważyłbym tego, tych momentów, kiedy Bóg wymierza sprawiedliwość. Kiedy są te masakry, o których mówisz tak naprawdę. To też pokazuje charakter Boga. Okej. Okay. Czyli po prostu mówić o wszystkim, ale tak, aby zdążać i zmierzać do tego sedna, jakim jest Jezus. No to chyba jedno z ostatnich pytań już teraz, takie prostsze, bardziej przyziemne. Czy opowiadanie o Jezusie to reklama, a Kościół to produkt, który chcemy sprzedać? Jak ustrzec się pułapki psychomanipulacji, socjotechniki i erystyki, czyli takiego wszelkimi sposobami, by kogoś tutaj teraz do naszego kościoła zwabić, albo sprowadzić, albo przyciągnąć, zachęcić, jaką promocję wymyślić, żeby oni tylko chcieli przyjść do tego chrześcijaństwa, do tego naszego adwentyzmu. Jak się tego ustrzec? A może właśnie to jest dobry sposób myślenia o opowiadaniu o Jezusie. Może to jest taki bardzo pragmatyczny sposób. Jak do tego podchodzicie? Ja uważam, że nigdy Jezus nie powinien być reklamą, a Kościół produktem. Uważam, że Jezus powinien być reklamą i Jezus powinien być tym produktem, który chcemy sprzedać. Okej. Okay. Tak naprawdę, czy ktoś dołączy do naszego kościoła, czy nie, no to według mnie to nie ma aż takiego znaczenia. Ale dla statystyk? Dla statystyk. Okej. Okay. Ważniejsze, że ta osoba przyjmie Jezusa do swojego serca. Szczególnie, no, jeżeli zaczniemy sprzedawać komuś Kościół, no to na pewno na dobre nie wyjdzie, ponieważ Kościół nigdy nie jest idealny. Okej. Okay. W przeciwieństwie do Jezusa, tak? Tak. A jak to praktycznie robić albo praktycznie nie robić? Spotkaliście się kiedyś z takimi przykładami ludzi, którzy no tak bardzo chcieli kogoś uszczęśliwić tym, no załóżmy nawet Jezusem, że nie do końca robili to właściwie. Czy tylko ja mam takie doświadczenie? Zależy, jak zdefiniujesz właściwie. No nie wiem, jest takie wyczucie smaku, że już coś w pewnym momencie przestaje być smaczne. Tak. Myślę, że to, w jaki sposób jest właściwy, zależy przede wszystkim od naszego rozmówcy, z którym rozmawiamy na ten temat. Tak? Niektórzy, dla niektórych dużo lepiej będzie, kiedy sami nas zapytają, bo wtedy będą bardziej otwarci na to, co mamy do powiedzenia. Okay. Tak? Dla niektórych być może to, że pierwsi zagadamy, że tak powiem, nie będzie stanowiło żadnego problemu, też będą chcieli słuchać to, co mamy do powiedzenia. Okay. Jeśli chodzi, ja też taki mam przykład, że apostoł Paweł Apostoł Paweł, gdy był w Atenach, on, gdy przemawiał na Areopagu, używał raczej takich bardzo spersonalizowanych do tych odbiorców zabiegów. Odwoływał się do ich kultury. Tak. I myślę, że to też jest ważne, żebyśmy starali się dać z siebie, ze swoich możliwości 100%, wtedy Pan Bóg dołoży też ze swojej strony. Duch Święty również to pobłogosławi i myślę, że warto dawać siebie wszystko w takich sytuacjach, aczkolwiek pamiętać o tym, żeby to było w takim chrześcijańskim duchu po prostu. Tak, dobra, czyli no, to, że dawać 100%, to właśnie czasami się tego właśnie obawiam, ale jeśli byśmy mieli jakieś takie reguły ustalić albo przynajmniej nakreślić, to tutaj podałeś indywidualizm, to znaczy dostosowywać przekaz do konkretnego rozmówcy, czyli inaczej nie ma jednej dobrej metody, na to wychodzi. Zdecydowanie. Okej, a czy jeszcze coś byśmy do tego dodali, czy tylko to? Że jest indywidualizm i teraz no już musisz sobie resztę radzić sam. Czy są jeszcze jakieś dobre metody, które moglibyśmy, z którymi moglibyśmy się podzielić, jak opowiadać o Jezusie, albo jak nie opowiadać? Zawsze się trzeba modlić do Boga przed jakąś taką przemową, rozmową, żeby poprowadził to we właściwym kierunku i żeby też włożył swoje słowa w nasze usta, żebyśmy to nie my mówili, ale to On przemawiał przez nas. Mhm. No i myślę, że musimy się nastawić też na to, że nie zawsze to przyniesie oczekiwany skutek. Trzeba podchodzić z dystansem do tej sprawy. Okej. Wspomniałeś o tym, co mówiłem, czyli o indywidualizmie w swoim pytaniu i wydaje mi się, że pozostałe takie reguły, zasady, jakieś takie, które możemy wyszczególnić, zawierają się w tym. Czyli jak mamy to indywidualne podejście, to możemy potem zastosować różne możliwości w tym indywidualnym podejściu w zależności od naszego rozmówcy. Możemy na przykład bardziej posłużyć się naszym doświadczeniem z Bogiem, możemy posłużyć się proroctwami, które są w Biblii, w zależności od tego po prostu, co tą osobę może bardziej zainteresować. Okej. Zaintrygować. Dobra. No to może jeszcze, żeby była jasność, czy to jest coś nie tak, jeśli przedstawiamy Ewangelię w sposób atrakcyjny, bo może tak to zabrzmiało, że ja tutaj chcę zdyskwalifikować atrakcyjność przedstawienia Ewangelii. Czy to jest dopuszczalne? A mamy ją przedstawiać jako nieatrakcyjną? Nie, ale starać się neutralizować, żeby to nie był jakiś tam może chwytliwy tytuł, może lepiej przedstawić po prostu opowiadanie o Jezusie. Myślę, że Ewangelię należy przedstawiać taka, jaką jest. Ja uważam, że Ewangelia jest atrakcyjna, więc po prostu należy ją przedstawić taka, jaką jest. Ona się sama broni. Okej. No dobra, więc sprytnie lawirujecie tutaj w tych odpowiedziach, ale to mi się bardzo podoba, bo po prostu mówicie swoje przemyślenia, a nie to, co przesłałem wam przed naszym rozważeniem, żebyście mówili. Dobrze, więc ja myślę, że to już chyba na dzisiaj wszystkie pytania, które tutaj mogliśmy sobie rozważyć. Na pewno tematu nie wyczerpaliśmy, tak jak żadnego tematu, sądzę, nie da się wyczerpać. Natomiast podsumujmy, to ja może tutaj to zrobię, że staraliśmy się znaleźć jakąś praktyczne przesłanie chrześcijaństwa i stwierdziliśmy, że to jest nasze opowiadanie naszej historii Jezusa, tak? Jak my go przeżywamy, ale jednak w kontekście oczywiście jakiejś doktryny, której sedno uznaliśmy, że jest to zbawienie i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To też widzieliśmy w tekstach apostoła Pawła, jak on opowiadał o Jezusie. Widzieliśmy, że jest to potrzebne ukazywanie też kontekstu Starego Testamentu, jak Pisma zapowiadają, choć one zawsze kierują właśnie do Jezusa Chrystusa. No i w końcu mówiliśmy, że można spotkać tego Jezusa, choć często jest to inny sposób, nie mówię, że zawsze, ale inny sposób niż ten, który znamy z Ewangelii, niemniej jednak jest takie przeżycie, prawda? Dość bardzo powszechne i dostępne dla tych, którzy chcą go spotkać. I w końcu stwierdziliśmy, że trzeba jednak mówić o Jezusie w taki sposób, jakim on jest, czyli atrakcyjny, ale jednak to nie może być psychomanipulacja, socjotechnika czy erystyka, sztuka dla sztuki, a już na pewno nie chodzi o nas jako o Kościół, tylko właśnie o Jezusa z Nazaretu. Dobrze, to myślę, że te przemyślenia mogą się dobrze ugruntować, jeśli zakończymy nasze spotkanie modlitwą razem z Karoliną. Najdroższy Jezu, proszę Cię, spraw, żebyśmy potrafili opowiadać Twoją historię ludziom w taki sposób, żeby do nich trafiała. Przemawiaj przez nas i dawaj nam odpowiednie słowa, dawaj nam odpowiedniego ducha i dużo chęci do tego. Wiem, że Ty to poprowadzisz wszystko i mam nadzieję, że będziemy mogli być takimi dobrymi sługami w tym świecie i że będziemy potrafili przekazać innym właśnie to sedno chrześcijaństwa, którym jesteś Ty. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję też wszystkim widzom, którzy z nami byli i studiowali razem ten temat. I zapraszam za tydzień, gdy studium biblijne będzie zatytułowane Przesłanie warte głoszenia. Do zobaczenia.